jeszcze króciutko przy okazji, jak jest tutaj nasz Siergiej, powiedzieć, że możliwe, że uda się też zaprosić go na Godówkę. Powiedział, że też myśli nad tym uderzeniem. Myślę. Rozmawialiśmy od rana na ten temat. Mówiłem wam wstępnie wcześniej, no jestem chyba jedyny człowiek w Europie, który zrobił Godówki właśnie na wodzie kokosowej. To jest osocze, ona ma odpowiedni poziom sodu, potasu i nie występuje żadne ryzyko. Jedyne to czy odwodnienie organizmu lub utrata elektrolitów. Tak jak powiedziałem, akumulator straci kwasowość, podniesie się na przewody, nie chodzi, akumulator się zakwasi. Także to jest bardzo ważne, 2,5 tysiąca ludzi było ze mną na Godówce, jest tutaj Mario z nami, teraz chcę to zdać na jego głowę, tutaj bierzemy. Zapraszamy Maria, zapraszamy Maria. Zbieraj króciutko, jak na filmie to powiem od razu, że do 30-29, tak, mamy następne spotkanie w ogrodzie, będzie Siergiej, no, będzie Siergiej tutaj z nami. Będzie tutaj Mario i to chcemy już zamknąć ten temat, bo będzie gdzieś tam wyjazd w granicach 20 stycznia. Poinformuję, ile będą bilety kosztować. Mała grupka takich ludzi świadomych, powiedzie 10, tam 12 ludzi, no bo nie ma możliwości więcej tam przyjąć ludzi. A drugi wyjazd będzie w lutym. Drugą grupę w lutym. Na dwie grupy. Tak. Jest tam najlepsza temperatura. Ja bym właśnie chciał, a żeby pan Grzegorz rozkazał, jak on przyszedł k temu galadaniu. Tak. I jak произошло, że on przyszedł k temu galadaniu? Proszę powiedzieć, co cię skłoniło, jaka była droga i myśl do tej głodówki? No, pokazuję na moim filmikach na kanale wiele razy, no, pojechałem pierwszy raz do 12-15 lat temu na Filipiny do niego, mając tam tą boleriozę, mając prostatę 42 PSA, także to mnie skłoniło, wielkości jabłka była prostata, miałem mieć operację w Szczecinie, usunięcia laserowo prostaty, ale chciałem ostatnio raz zrobić właśnie taką głodówkę i pojechałem na Filipiny w tym celu, żeby tak zrobić. No po pierwszym wyjeździe wróciłem z powrotem, PSA było 0,7, takie są fakty udokumentowane, nie że ja bajkę opowiadam. Prostata była wielkości orzeszka, więc jak 17-letni chłopak i tak się zaczęła moja historia z głodówkami. Wcześniej robiłem ją w Indiach też, 30 dni, też na wodzie kokosowej. Wielu ludzi było przeciwników, że tylko woda, ale kokos ma 20 kalorii, tak powiedziałem wam wcześniej, a więc 5 kokosów to jest 100 kalorii, a więc nadal występuje endogeniczne odżywianie. W Dąbrowskiej dieta 600 i już organizm jada własne toksyny, brudy, fagocytoza występuje. Także dlatego tak chętnie zapraszam, bo 10 lat byłem zdrowy, nie chorowałem, teraz byłem zachorowany na koronę i znowu wracam do tej głodówki. Grzesiu, a teraz ja chciałbym spytać, jakie odczucia, kiedy człowiek prowadzi tu głodówkę, tam pierwszy dzień, szósty dzień, ósmy, dziesiąty? Powiem króciutko, to pierwszy dzień głodówka, wielu ludzi problemy. Boryka się, że pierwsze 3 dni jest najgorsze, bo cały czas żołądek produkuje kwas solny i po prostu się jest głodnym, bo pobudza to. W trzecim, czwartym dniu przechodzi się już właśnie organizm, przestaje sokpą głowa, mózg daje głow do żołądka, żołądek nie wydziela tyle kwasu solnego. Przechodzimy właśnie wtedy na, organizm pobiera więcej przez płuca powietrza, azotu z powietrza, spada temperatura ciała o 1 stopień, czujemy się wtedy odmłodzeni. I w 7 dniu, normalnie organizm do 7 dnia czuje wątroba, zje glukozę, która jest magazynowana w trawie. Po 7 dniu przestaje mózg odżywiać się już glukozą, przechodzi na odżywianie ketonowe, a więc ciała ketonowe w organizmie. Ważne, żeby nie przekroczyć poziomu 7, musi być cały czas 7. Normalnie fizjologicznie nigdy się nie dzieje. Jeśli pijemy za mało wody, jak mniej 12 szklanek, ketoza skoczy na 15, mierzymy to papierkiem laktusowym w moczu. Grozi wtedy choroba właśnie silna, ketonowa, uszkodzenie trzustki, zapalenia. To jest największe ryzyko. Dlatego pijemy, czy się nam chce, czy nie. Temperatura, jak oczywiście w Filipinach, nie tu w Polsce, jest to 12-13 szklanek dziennie wody. I wtedy nic się nie stanie, bo woda kokosowa ma odpowiedni poziom, no to jest elektrolit, a więc to jest najlepsza izotoniczny płyn na świecie. To jest to, co podają do żyły, to jest to. Kokosy pijemy młode, nie te dojrzałe, bo one już nie mają, to mają ciałki, te argininę, 230 poziom argininy, mają ciała ketonowe, ciała tą, mają, mówiłem o tym, mają te substancje, które właśnie odmładzają komórkę. I oczywiście woda kokosowa, przykład jak żyje mnóżka, taka owocówka, żyje normalnie 20-30 dni, a włożyć ją, zamknąć ją w wodzie kokosowej, żyje pół roku. Tak się pokazuje, tak jak woda kokosowa może odżywić taką mnóżkę, nie? Także no, zapraszam taką małą grupę. Nie robimy to oczywiście dla pieniędzy, dla jakiegoś tam kapitału, tylko robimy, żeby sam odpocząć, sam odżywiać. Proszę powiedzieć, od czym różnica jest wyjście z głodówki na kokosie
od wyjścia z głodówki na przykład na czystej wodzie. Czym różnica wyjścia z tego głodowania? Nie, ja robiłem już głodówkę na samej wodzie, na kokosie chudłem przeważnie 28 do 30 kg, na samej wodzie schudłem 35 kg nawet, na samej wodzie. No na wodę piliśmy wtedy mineralną, bo tej wody, która na Filipinach jest tam odwrócona osmoza, strasznie się człowiek traci elektrolity, czuje się bardzo źle. A więc wyjście po głodówce wychodzimy na, oczywiście ja jem papaję, jeden posiłek dziennie powoli. No w 30-20 dniu zaczyna się w ogóle, że jest w innym świecie, tak ci powiedziałem ci rano, takim równoległym. Ten świat materialny dla ciebie nie istnieje, bardziej zbliżasz się do Boga, do Jezusa, tak jakbyś uduchowiony. Patrzysz jak ci ludzie jedzą to piwo w barach, jedzą, patrzysz, on wiedział, odwiedzał mnie codziennie. Żyje zupełnie w innym świecie. Ktoś musi to przeżyć. Ja chcę właśnie na koniec Sergia, żeby zrobił takie 10 głodówki czy 20 głodówki. Bo w jego wagą jest to zupełnie bezpieczne, najlepsza helatacja na świecie. Nie łykamy tych helatantów, bo one zabiją tą komórkę. Najlepszą helatacją jednak i najbardziej bezpieczną jest głodówka. To ja rozumiem, u nas się zjawił się uczyciel, nauczyciel, który zmoże nie tylko opowiadać, no i wprowadzić inny świat. Tak. To pan Grzegorz. Tak. Proszę. Mam pytanie. Czy poprzez głodówki również usuwa się z organizmu różne patogeny, jak jeżeli ktoś ma jakieś, powiedzmy, no nie wiem, i może nie wiedzieć, a ma, może mieć glisty, czy no, tasiemca, przed, czy przed coś? Głodówką polecam zawsze wszystkim, mamy tam ten polipil, odrobaczamy się, mielimy go do wody kokosowej, czy do mleka i pijemy, żeby się dokładnie odrobaczyć. Przywry, tasiemce, wszystko wychodzą. Pokazałem na wielkie 20-centymetrowe glisty ludzkie, on widział jak to działa. A więc dobrze się zodrobaczyć, żeby jak na głodówce nam nadal nie uszkadzały tych jelit, przywra czy jelity wcielić dzięki onedalce. No, najpierw się odrobaczamy, odpowiednio się czas przygotować. Przed wyjazdem czy... Tak, na miejscu czy przed wyjazdem przystępujemy. Akurat do... jest tutaj. Tak. Oczywiście głodówka taka pięciodniowa nie ma żadnego ryzyka, tylko długie głodówki 20-30-dniowe wymagają odpowiedniego przygotowania. I również potem wyjścia po głodówce, pamiętam mojego Mariana, który już nie żyje, opisałem w książce, 42 dni głodował, w trzecim dniu zrobiłem filmik, pokazał, pogotowie przyjało, skrębieli, w ciężkim stanie, zapłacił 30 000 peso za szpital, także on na własne, nie mógł wytrzymać się, bo ludzie są bardzo głodni. Pierwsze 2-3 dni jeszcze tak spokojnie, bo się organizm budzi, ten sygnał i ten mózgu wszystko przekazuje, ale już jak się to obudzi w czwartym dniu, ogromnie się chce jeść i trzeba mieć niesamowitą siłę powstrzymać się od jedzenia dużej ilości posiłków. Wiem mało, 2-3 razy dziennie. Bardzo malutkie, żujemy powoli, pokazałem to na wielu filmikach. Był cały czas Mario, uczestniczył. Ja jeszcze... Żeby sprawa była jasna, żebyśmy ludzi nie wystraszyli, bo nagrywamy na YouTube, że on nie zmarł od głodówki, tylko po prostu już nie żyje. Tak. Marian zmarł dlatego, bo miał 90 glejaków, przedłużył swoje życie 10 lat. W tamtym roku zmarł przed śmiercią, piątek do mnie zadzwonił, pożegnał się i rano zmarł. Marian jest opisany w mojej książce również o tym, zmarł na glejaki, które się udostępniły. Mimo, że jeszcze brał tam i marihuanę i to, ale głodówka mu przedłużyła to życie. On jadąc na Filipiny miał te glejaki. Tam go uratowali w szpitalu z tego, ale zmarł. No, żeby 10 lat przedłużył sobie życie. Nie z głodówki. A 10 lat to nie jest dużo. No nikt na głodówce przez całe 10 lat, 12 lat na Filipinach, nikt mi nie zmarł, nikt nie trafił do szpitala. Ci ludzie, którzy popełnili błąd, pili mało, wystąpiła właśnie odwodnienie organizmu, wymiotowali, także potem natychmiast trzeba do szpitala. Nie pomoże już picie nawet 5 litrów wody, bo jelito wchłonie tylko 200 litrów, więc trzeba potem podać Windringera, podać wodę tą solą do żylnie i wychodzi się za 2 dni szpitala sprawnie. Bo organizm wchłonie jelito grube wchłania. Jelita cienkiego wychodzi wszystko nadal płynne. Z jelita cienkiego jest nadal pulpka. Ja pracowałem na sekcjach, bo dopiero jelito grube odparowuje, zabiera wodę i zagęszcza ten stolec i on w postaci twardej wychodzi. Także jelito grube nie jest w stanie przyjąć wody, nawet ci co biegali, wypijali na mecie 4 litry wody naraz, padali albo umierali, bo ich zabiło, a już nie nawodnili organizm. Także tak bardzo jest ważne picie regularne te szklanki. Nie naraz 2 litry, tylko powolutku przez cały dzień. To jest tak wracając do nawodnienia. A jakie odczucia są, będę się dzielił z nami, jakby się nam udało, nam Sylwia, powiesz nam odczucia, jak się czujesz po 10 dniu. Jaka to jest, to co się mówi, odmładzanie na głodówce, postęp występuje tym, że ciało obniża temperaturę o 1 stopień. Nie? I wtedy właśnie te procesy są zachowane. Cały czas żyjemy w takim właśnie naładowaniu ogromnej energii. No tak jak mówię, zwierzę. Zwierzę głodne jest głodne, tak, zoo, leży na jedzone, mu się nic nie chce, tak jak kolega tu powiedział. A głodny mamy lepszy instynkt, lepszy wzrok, lepiej węch czujemy, bo nas mobilizuje do wstawania do pracy. Zwierzę czasami miesiąc nie, aż coś upolnie.
A najedzony człowiek jest leniwy, pierdzi tak, zo, nie ma dzieci, nie ma nic. To jest przykład zo, jak mają opiekę, mają jedzenie, to co mówiłem wam wcześniej. Mhm. Także myślę, że takie doświadczenie mogę przekazać, znowu jadę, po 15 latach wracam na Filipiny. No i na pewno jest łatwiejsza ta głodówka na wodzie właśnie z kokosem. Dużo zwykłej woda. Lżej się przechodzi. Poza tym tam łatwiej. Jest ciepło. Mhm. Musimy wykasować ten program, który my tu mamy, ten strach, lęk przed tym, że nie jemy i nam coś się stanie. Się stanie. Tak, tak. Mhm. I oczywiście nie robimy żadnej księgi Guinnessa, nie robimy rekordu. Każdy jak się źle czuje, wie, że nie potrafi więcej, przechodzi automatycznie do jedzenia. 10 dni jest to zupełnie bezpieczne, nie ma żadnego ryzyka tutaj, żeby się coś cokolwiek w tej temperaturze z kokosem. Bo kokos ma właśnie cytokoniny właśnie. Mają cytokoniny, które chronią cały organizm przed właśnie jakimiś padłościami. To jest osocze, to dzisiaj podaje się go w Wietnamie do krwi. Dlatego jest tak, się upieram na wodzie kokosowej, których kokosów w Polsce nie da się kupić. Te co macie w marketach obłupane na białe, się szybko psują na wodę. Momentalnie. A kokos przyjeżdżamy, kupujemy, tam kosztuje w granicach złotówki. Marian zresztą gwarantuje. Z mojej działki są dostępne. Już to spróbuję, że jest jej. Nie piłeś jeszcze wody kokosowej, nie? Takiej młodego. Dziły nie. No nie, zobaczysz. No. Pokażemy no, filmiki na bieżąco, jakby się udało. Naprawdę, mówię ci, że warto teraz po tej twojej zabiegu, warto ci jechać na tą głodówkę. Ja się dwoma rękami podpisuję, jestem tak przekonany, że mi to pomoże ta głodówka. Też pokazuję, tutaj miałem operację, usunąłem kamień, mówiłem o tym z Tomkiem. 5 lat poświęciłem na usuwanie, wydałem 100 tysięcy, sprawdziłem wszystkie metody, które są na świecie, łącznie z piciem żółci, Morica 30 razy, nospy 5-krotne, termofor i on to wie świadkiem. Jeszcze dodaj, jakie metody równolegle robimy. Tak, tak. Jad kobry, śmy pili na Filipinach, wygrzewanie w popiele, to są na moich filmikach nakalane, Jan Zagórski to kiedyś nakręca. Także ja sprawdziłem wszystkie metody, jakie są na świecie usunięcia kamienia i nie poskutkowało, wielkości centymetrów kamień. Wielu ludziom to mówię, mały kamień nie ma problemu, należy próbować, sprawdzać, wyjdzie. No nie wyjdzie to, co wam powiedziałem, nie wejdzie słoń, choćby mu tyle, ile dać soku z grejpfruta i z jabłka i nie wejdzie słoń do nory od myszy. Nie ma takiej możliwości. Choćby go jak zwiększać, to on nie przejdzie przez tą dziurę. Tak samo ten kamień nie przejdzie, przewód ma 7 cm, 2 mm jest gruby, pracowałem na sekcjach, wiele razy to widziałem, nie ma możliwości dużego kamienia i doświadczyłem to na własnym ciele. Byłem u Filipinach, bez kooperacji, byłem w Stanach Zjednoczonych, u wielu takich tych terapeutów zna chorób i nie udało się tego usunąć. Musiałem go usunąć, bo były takie bóle. Także cieszymy się, że Sergii może dołączy. Mieliśmy jechać na Kubę, ale Sergii sam stwierdził, za drogo jest Kuba, nie? No, powiem tak. Tutaj ja czuję, że Filipiny jakaś będzie ciekawo, dużo ciekawo, bo tutaj od razu jakby będzie same najgłówniejsze ogarnąć te pytania, czy o kokosy w nas będzie. Tak. Mamy kokosy na miejscu. Na miejscu kokosy. I świeżutkie, i fajniutkie. Nawet już te 2 tygodnie warto tobie zrezygnować. Zostawić cały ten biznes i 2 tygodnie w życiu zabrać się. Czy sam, czy z Walentym. Ale żeby raz w życiu sprawdzić tej głodówki, bo ja jestem za tym. Póki my mamy takiego nauczyciela, trzeba korzystać. No. Ja was poprowadzę, mam doświadczenie, wiem jakie są złe, dobre strony, wiem jak odrobaczyć, wiem co robić po głodówce. Po głodówce pierwszy dzień pijemy odrobinę soli pod język, żeby uruchomić cały system. Wypijamy łyżkę oleju, wszystko powiem dokładnie. To są doświadczenia nie z książki, nie wyczytane z internetu. Machowa przeczytałem 100 razy. Ja mam ulepszoną metodę już jak Machowo, bo on robił na wodzie, wiele popełnia błędów, jedz jajecznicę z boczkiem. Na pewno ja po głodówce nie polecę nikomu diety keto, ani jajecznicy z boczkiem. Tylko wegetariańsko, a w 7 dniu ewentualnie można prowadzić jajko. Tak, żeby ten organizm dobrze zaprogramować, tak dobrze komputer ustawicie, tak potem to działa. To, co właśnie mówił Sergii. To DNA sobie zapamięta i nie ma ciągotek do papierosów, do alkoholu. Zrobicie tak zwaną zerową kartę. I ja żyłem 12 lat po głodówkach i czuję się dobrze. I znowu czuję, że muszę tam jechać. I myślę, takiego świadomego człowieka wezmę z sobą i naprawdę pokażemy całemu światu, jak się czuje w 5., 10., 8. W 6. dniu jest najgorszy dzień, bo jest moment przełomowy, kwasiczy, a więc występuje taka grypka, kryzys taki, gorączka, nie można chodzić na nogach, ale potem to mija i po 7. dniu organizm przechodzi na zjadanie własnych ciał. Własne fagocytoza się uruchamia i zjada wszystkie guzy, naleciałości jakieś tam, to co jest niepotrzebne. Organizm nie zabije na głodówce tylko mózgu, nerek i serca, bo organizm nie chce się unicestwić. A to są organy decydujące o życiu. On ochroni za wszelką cenę nerki i wszystkie te organy. Na nerkach będą guzy, znikają na 100% wiele. Tak, automatycznie po jednej takiej długiej głodówce. Wszystkie badania teraz na świecie, w Ameryce byłem, robi się właśnie, co głodówka pomoże. Byli ludzie na Filipinach ze mną. Sama głodówka na samego guza piersi słabo działa.
ale na wszystkie, które są na organach wewnętrznych, kapitalnie działa grudka, bo płuc, rak piersi jest poza organem, jest to w mięśniu. A na sercu, na nerkach, na sercu, na wszystkich tych narządach kapitalnie grudówka to robi. I zresztą dostał nagrodę Nobla ten Japończyk za to. Tak. Także sam doświadczy Siergiej i będziemy codziennie nadawać razem, jak będziemy 10 dni na grudówce. Ja Was już dzisiaj zapraszam, puścimy to na kanale. Ktoś to do, to nie jest duża grupa, nigdy nie będę robił dużych grup o 250 ludzi, bo nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Mała grupa świadomych ludzi, którzy akceptują te Filipiny, które tam kowuty od rana do wieczora piją. Tak, Marion? Tak będzie. Tak będzie. No nie, no dla wszystkich, bardzo... nie dla wszystkich 42 dni, jak ktoś nie robił kowutki, to tyle, ile czuje, żeby nie forsować. Tak, to nie jest się pierwszy raz zaczyna. Zaczyna 10 dni, dwa tygodnie. Nawet nie jest w stanie człowiek świadomie, bo myśli go zabiją, zrobić 40 dni. Na początku ja robiłem wielokrotnie te głodówki, także jestem przyzwyczajony do tego głodowania. Także myślę, że Siergiej dołączysz do nas. Dzięki za wysłuchanie i znowu spotykamy. Dzięki. Nas jest nauczyciel, który może nauczyć ratować ciało. Tak. Dzięki serdecznie. Zapraszamy do Siergieja.